Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Jędrzewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kawał gitary na moich kolanach, a tą gitarą jest Solar model A2,7 FRC, czyli Floyd Rose na pokładzie i Carbon Made, jeżeli chodzi o kolor. Gitara, jeżeli chodzi o korpus, wykonana jest z mahoniu. Gryf jest wklejony i jest to gryf klonowy z hebanową grubą podstrunicą. Całość wylakierowana na czarny mat. Tu jest czerń, czerń i jeszcze raz czerń na każdym możliwym poziomie. Brakuje tylko czarnych progów, ale wtedy byłoby ciężko się na niej odnaleźć. Gitara posiada 7 strun i menzurę 26,5 cala. W tym wypadku jest nastrojona do D. Most Floyd Rose Special sprawdza się, jest skuteczny do tej gitary. Zresztą w siódemkach używanie mostka ruchomego to tak trochę strzelanie sobie w kolano, ale na pewno dzięki temu mostowi gitara jest miększa, ponieważ kiedy podciągamy strunę, most jednak też troszkę się poddaje i daje nam wrażenie takiej miękkości w graniu. Więc jeżeli szukamy gitary miękkiej, siedmiostrunowej, do niskich strojów, to taki instrument może być świetnym rozwiązaniem. Dwa przetworniki Duncan Solar, potencjometr tonu, potencjometr głośności i pięciopozycyjny przełącznik. Podstrunica hebanowa, jak wspomniałem wcześniej, na którą nabito 24 progi Super Jumbo i są to progi ze stali nierdzewnej. Przynajmniej tak jest to opisane w specyfikacji tego instrumentu na naszej stronie. Duże logo Oli Eklunda na 12 progu, a właściwie 11, 12 i 13. Kropeczki, markery tylko na krawędzi podstrunicy, ale bardzo dobrze widoczne. Świetny gryf, jest to takie między C a D, ale przy siódemce musi to po prostu być takie solidne, żeby można było tutaj śmiało, bez problemu napinać różne rodzaje strun, tym bardziej, że gitara przeznaczona jest do strojów niskich. 7 kluczy olejowych, główka w rewersie, duże logo Solar, świetny kawałek instrumentu, który może podobać się muzykom metalowym i nie tylko. Jeżeli szukacie instrumentu o dłuższej menzurze, instrumentu siedmiostrunowego, który pozwoli Wam się rozwijać w muzyce, jaką preferujecie, to ten instrument może na pewno być fajny rozwiązaniem i warto o nim pomyśleć. Link do produktu macie pod spodem. Ja się z Wami żegnam. Wpadajcie do Guitar Center przy ulicy Brukowej. Do zobaczenia. Cześć.